imperium między Atenami i Megarą. Wykładałem puszczą, wąwozem, przepaścią sam. Bez rady starców głupich insygniów z prostą maczugą w dłoni, odziany tylko w cień wilka i grozę budzący dźwięk słowa Damastes. Brak mi było poddanych, to znaczy miałem ich na krótko. Niedożywanie świtu jest jednak oszczerstwem, nazwanie mnie zabójcą, jak głoszą fałszerze historii. W istocie byłem uczonym reformatorem społecznym. Moją prawdziwą pasją była antropometria. Wymyśliłem łoże na miarę doskonałego człowieka. Przyrównywałem złapanych podróżnych do owego łoża. Trudno było uniknąć, przyznaję, rozciągania członków, obcinania kończyn. Pacjenci umierali, ale im więcej ginęło, tym bardziej byłem pewny, że badania moje są słuszne. Cel był wzniosły, postęp wymaga ofiar. Pragnąłem znieść różnice między tym, co wysokie, a niskie. Ludzkości obrzydliwie różnorodnej pragnąłem dać jeden kształt. Nie ustawałem w wysiłkach, aby zrównać ludzi. Pozbawił mnie życia Tezeusz, morderca niewinnego Minotaura. Ten, który zgłębiał labirynt z babskim kłębkiem włóczki, pełen forteli oszust bez zasad i wizji przyszłości. Mam niepłonną nadzieję, że inni podejmą mój trud i dzieło tak śmiało zaczęte doprowadzą do końca. Mam niepłonną nadzieję, że inni podejmą mój trud i dzieło tak śmiało zaczęte do